Siemaneczko, cześć, witajcie z tej strony Xero i chciałbym wam podziękować za to, co zrobiliście pod poprzednim filmikiem, ponieważ widzieliście bardzo dużo wyświetleń i dużo łapek w górę, więc mam nadzieję, że w tym odcinku też zostawicie łapkę w górę oraz subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, aby niczego nie przegapić. Temat na dzisiejszy odcinek to jest granie z łuku kiedyś versus dziś, więc mam nadzieję, że temat w miarę wam się spodoba. No i co, miłego oglądania! Mironka na 6 edycji serwera Hardcore KFA. Raczej większość osób z was zna, ponieważ ta akcja była naprawdę tutaj jednych z lepszych akcji serwera Hardcore. Wszystko odbyło się nie dość, że na 6 edycji serwera Hardcore, to jeszcze odbyła się naprawdę w bardzo szybkim tempie, te chwile wszystkie były. Jak sami widzieliście, Mironku bronił po prostu swojego kuboida i po prostu udało mu się zabić tam 3 osoby, które wpadły do fosy i zginęły. Jak sami widzicie, kiedyś łuk służył bardziej do obrony kuboida po prostu, nie niekiedy tam do spanczowania kogoś do fosy czy coś, do takich bardziej celów raczej, do zabijania, co nie? A zaraz zobaczymy, do czego służy teraz. Jak sami widzicie, łuk teraz służy bardziej takiego wkurwiania, ponieważ ktoś tutaj zjadł koksa i jak widzicie, ile razy on jest punchowany, żeby po prostu na tej regencji nikogo nie bił, to jest po prostu jakaś masakra. Gościu sobie po prostu koksa, bo już się tam teraz poklepał, miał mało HP, zjadł sobie koksa i po prostu przeciwnik go będzie nawalał, coraz spunchał. Moim zdaniem to jest bardzo, tak to jest w sumie średnie. Co prawda, pewnie już tak większość osób robi, ale no ten łuk teraz troszeczkę wygląda inaczej. No i załóżmy jeszcze, nie wiem, jest taka druga sytuacja, jak jesteś gdzieś tam na drzewkarniach, z tego łuku też się korzysta o wiele, wiele inaczej na tych poprzednich filmikach, jak wam pokazałem, więc w sumie ja opinii na ten temat nie mam, ale napiszcie mi po prostu, co wy o tym sądzicie, czy kiedyś grało się z łuków lepiej, czy teraz. I to w sumie było na tyle, napiszcie koniecznie, co chcecie w kolejnym odcinku, jaki temat, no i co, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć! I got someone on my mind, nowhere else to go.